Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym miejscu, na dzisiejszym niedzielnym nabożeństwie. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj oraz oglądających nas za pośrednictwem internetu. I tak jak to mamy w zwyczaju, przynajmniej jak ja prowadzę, widzę, że jest wielu gości wśród nas. Może ktoś chciał przekazać pozdrowienia. Jest tu kilku uczestników z wczorajszej konferencji Jesień. Bardzo nam jest miło, że zostaliście do dnia dzisiejszego. Chcecie przekazać może pozdrowienia? Dziękuję bardzo. Prosimy również zabrać pozdrowienia do Palowic. Mamy tam jedną przedstawicielkę, która odwiedza was raz w miesiącu. Pewnie się zapyta, czy zostały przekazane, także miejcie to na uwadze. Czy jest jeszcze ktoś z gości, ktoś chciałby przekazać? Zapraszam. O, dziękujemy bardzo za pozdrowienia z Brzeszcz, naszego zaprzyjaźnionego zboru i również prosimy o przekazanie pozdrowień do Brzeszcz. Czy jeszcze ktoś chciałby przekazać pozdrowienia? Może gdzieś był w ciągu tygodnia i stamtąd przywozi pozdrowienia. Nie widzę. To jeżeli będziecie gdzieś w przyszłym tygodniu, a niekoniecznie na tym nabożeństwie, to jesteście upoważnieni do tego, żeby przekazać pozdrowienia tam, gdzie będziecie, do zborów, gdzie będziecie mieli okazję w przyszłym tygodniu spędzić czas. Ja chciałbym przywitać was wszystkich psalmem pierwszym, który brzmi tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Ludzie na świecie zastanawiają się, jaka jest recepta na szczęście. Myślę, że ten psalm mówi wszystko na ten temat. Także trwajmy Panu i nad rozważaniem Jego słowa, a wszystko będzie dobrze i będziemy naprawdę szczęśliwi, bo to jest wystarczające do tego, żeby być szczęśliwym. Zapraszam teraz Małgorzatę, która przekaże nam ogłoszenia odnośnie wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym właśnie nas zachęcić do wspólnych spotkań i wydarzeń, które mają miejsce. Nasze stałe spotkania i nasze wydarzenia, które mają miejsce tu w tym miejscu, to chciałabym właśnie już też poinformować, że jutro będzie zebranie Rady Zborowej o godzinie 18:00 tutaj w kościele. Jeżeli są jakieś sprawy, można jak najbardziej o nich powiedzieć już dziś lub przyjść na ten czas właśnie zebrania Rady. Spotkanie środowe w kościele, studium słowa. Brat John Abramowicz poprowadzi nas w studium słowa Księgi Samuela. Także kolejny fragment. Będziemy razem z nim mogli rozważać, modlić się i być razem. Także bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 18:30. I przypominam, w piątek spotkanie młodzieżowe o godzinie 18:30 też tutaj w kościele. Także to są najbliższe wydarzenia w nadchodzącym tygodniu i jak Pan Bóg pozwoli, byśmy razem mogli się modlić w niedzielę, śpiewać pieśni, to zapraszam na godzinę 10:00 na nabożeństwo. I to są wszystkie ogłoszenia. Chciałabym jeszcze też podzielić się fragmentem słowa, kiedy będziemy też teraz gdzieś w naszych sercach przygotowywać się do tego, aby oddać Bogu chwałę w modlitwach. W Księdze Izajasza, 33 rozdziale są takie słowa, którym chciałam się podzielić. Ogólnie cały ten rozdział jest zatytułowany Pan sprawcą zbawienia. I mamy właśnie tą nadzieję w Jezusie Chrystusie i to jest po prostu najpiękniejsze. I drugi werset tego rozdziału mówi tak. Panie, bądź miłościw nam, Ciebie oczekujemy. Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. I jeszcze następny werset. Na donośny łoskot pierzchą ludy. Gdy się podnosisz, rozpraszają się narody.
Nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Bojaźń przed Panem to Jego skarb. I tak myślę, że tymi właśnie słowami możemy być też zachęceni, tak jak ten werset drugi mówi, bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. Amen. Zapraszam grupę, żeby się przygotowała do poprowadzenia nas w uwielbieniu i modlitwie. Jak słyszeliście, nadchodzi konferencja sylwestrowa, młodzieżowa. Oni dopiero zbierają zapisy. Starsza młodzież już się zorganizowała. Lista jest zamknięta. Mamy na liście 47 osób. Jeżeli ktoś by z was, którzy nie chcą uczestniczyć w konferencji młodzieżowej z różnych względów, to mam taką propozycję, żeby zgłosili się do mnie, być może na listę rezerwową tak zwaną. Jeżeli to okaże się, że ktoś nie będzie z zapisanych osób mógł uczestniczyć w Sylwestrze dla osób, które nie będą tutaj na tej konferencji pasmo, to wtedy poinformuję, że jest możliwość jeszcze dołączenia do grupy, która będzie spędzała Sylwestra w hotelu Krokus. Dumnie brzmi, nie? No. Mamy tam salę zarezerwowaną, także miejmy to na uwadze. Gdyby ktoś z was zapisanych nagle zrezygnował z tego Sylwestra, to również proszę o informację, bo tak jak mówiłem ostatnio, liczba osób, które mogą uczestniczyć, jest ograniczona z uwagi na pojemność sali, którą mamy wynajętą. A szkoda by było, że jeżeli ktoś będzie chętny, a ktoś nie mógłby uczestniczyć, to żeby dał taką możliwość innym, którzy by jeszcze chcieli. Dobrze? Miejmy to na uwadze. Teraz zapraszam wszystkich do czasu uwielbienia i modlitwy. Jest nas trochę mało, moim zdaniem, ale to wynika właśnie z różnych przyczyn. Pastor dzisiaj odwiedza zbór Teen Challenge w Ustroniu. Część z nas musiała zostać w domu. Mają chore dzieci, z tego co słyszałem. O, tu właśnie potwierdzają rodzice, że tak się rzeczy mają. Dlatego pamiętajmy w modlitwach również o tych osobach, które zostały w domu, które nas słuchają na Discordzie. Pozdrawiamy brata Władysława, który pewnie nas słucha teraz. I też pamiętajmy w modlitwach o tych osobach, które z różnych przyczyn nie mogą dzisiaj uczestniczyć w nabożeństwie tutaj w naszym budynku. Zapraszam teraz do uwielbienia i modlitwy. Powstajmy, oddajmy chwałę Panu Bogu. Wszyscy razem w imię Pana spotykamy się tutaj, by uwielbić Pana Boga. Wszyscy razem w imię Pana spotkajmy się. Wszyscy razem w imię Pana spotkajmy się. Wszyscy razem. Nie dzielą, czy starasz się, niech duch Jego.
Psalmista Dawid mówił w pieśni: błogosław duszo moja Pana, zachęcał swoją duszę. I czasami tak jest, że przychodzimy tutaj na to miejsce, jest poranek, może się nam fizycznie nie chcieć, ale właśnie po to zaśpiewamy teraz tą pieśń, żebyśmy mogli pobudzić swoją duszę do śpiewania na chwałę Panu Bogu. Błogosław duszo moja Pana. Duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, leczy wszystkie Twoje choroby, okazuje swoje miłosierdzie, odnowi się Twoja młodość jak u orła. Nie odpłaca według grzechu, nie chce wiecznie gniewać się. On pamięta, że zły krokiem on najlepiej wie. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym. On oddala od nas nasze winy, jak daleko wschód od zachodu, wielka dobroć dla ludzi, którzy się go boją. Dni człowieka są jak prawa, widnie on jak polny kwiat. Kiedy mocny wiatr zawieje, znika wolny świat. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Wielki On jest naszym Panem, wspaniały, miłosierny. Wszyscy aniołowie Jego chwalą, wszyscy ludzie chwalą Jego. Wszystkie dzieła chwalą naszego Pana i błogosławimy Go, bo On jest naszym Królem i Panem. Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie. Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie. Błogosławcie Pana, wszyscy Jego ludzie. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła. Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie. Błogosławcie Pana, wszyscy Jego ludzie. Błogosławcie Pana, wszyscy Jego dzieła. Błogosławcie Go. Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie. Błogosławcie Pana, wszyscy Jego ludzie. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego
dzieła. Błogosławcie go, błogosław, duszo moja Pana. Wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana. Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Błogosław, duszo moja Pana. Wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław, duszo moja Pana. Jego dobroci nigdy nie zapominaj. Nie zapominajmy, bo tylko On daje nam zbawienie, tylko w Jego ranach odkupienie, w Jego śmierci życia dar. On dał nam zbawienie, pełne odkupienie i tylko Jemu z tego względu należy się chwała. Niech Twoje imię będzie uwielbione na tym miejscu, Ojcze. Pomimo tego, że może czasami się nam nie chce, to niech Twoje imię będzie uwielbione z tego miejsca i zagrzewaj naszą duszę, Ojcze, żeby Duch pobudził naszą duszę, żebyśmy mogli uwielbiać Twoje święte imię. Bo Ty dałeś nam zbawienie, Ty jesteś święty Alfa i Omega, początek i koniec. Jezus daje nam zbawienie. Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć. Tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć. Tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć.
tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć. Tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć. Tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć. Tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć. Tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć. Tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała. Wszystko stworzyłeś, gwiazdy, niebiosa. Jesteś Bogiem Stwórcą i takiego Ciebie chcemy, Panie, uwielbiać. Niepojęty, niezmierzony. Z głębokości mórz, aż po szczyty gór. Z głębokości mórz, aż po szczyty gór. Stworzeniem objawia majestat twój. Od koloru jesieni po wiosenny nóg. Wszystko śpiewa ci w pieśń pełną cudowny. Żyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wszechmogący, nieskończony. Wszechmogący, nieskończony. W zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Kto uwalnia błyskawic moc? Kto uwalnia błyskawic.
wszechmogący, nieskończony w zachwycie klękamy przed Tobą. Ty wyznasz to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Niepojęty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. On jest zawsze dobry, miłujący. Zawsze dobry, miłujący. Ty znasz me serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Niepojęty, niepojęty, niezmierzony. Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, zawsze dobry, miłujący. Ty znasz me serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Śpiewajmy, wspaniałym Bogiem On jest. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Jesteś Bogiem, który jest Królem. I wznieśmy wszyscy nasze serca przed Jego tron. Bo On jest Królem i On jest tego godzien, nasz Bóg. Amen. Amen. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Królem jest Pan. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Pan. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Pan. O, wznieśmy wszyscy. O, wznieśmy wszyscy nasze serca, o, wznieśmy wszyscy nasze dłonie i stańmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. O, wznieśmy wszyscy nasze serca, o, wznieśmy wszyscy nasze dłonie i stańmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Boże, jesteś święty, wszechmogący, Tobie cała chwała i cześć. Jesteś Królem i zasiadłeś po prawicy Ojca. W Tobie moja siła, w Tobie moja moc, Ojcze. I niech tak jest, że Ty jesteś naszą siłą i mocą na każdy dzień, nie tylko w niedzielę. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Jesteś Królem, Królem jest Pan. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Pan. Tak wznieśmy. O, wznieśmy wszyscy nasze serca. Przed obliczem Pana wielbiąc Go. O, wznieśmy wszyscy nasze serca, o, wznieśmy wszyscy nasze dłonie i stańmy przed obliczem Pana wielbiąc Go. Tak wznieśmy nasze serca, wznieśmy wszyscy nasze serca.
serca. Tak wznieśmy wszyscy nasze dłonie i stańmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Wznieśmy, wznieśmy wszyscy nasze serca. Zachęcam do tego, żebyśmy uwielbili Pana Boga naszego w modlitwie. Żebyśmy wyznali chociaż jednym słowem, jaki jest dla nas. Zapraszam. Do zmiany.
wiele razy psalmiści, ale i w całym Słowie Bożym ludzie pisali pod natchnieniem, że tęsknią do naszego Pana Boga i że Go potrzebują. Jeśli w Twoim życiu jest jakaś rzecz, która wymaga poprawy albo się z czymś zmagasz, to ten refren jest dla Ciebie. Tak kocham, potrzebuję. Tak kocham, potrzebuję. Choćby runął świat, Ty nie opuścisz mnie. Mój Zbawco, mój przyjacielu, będę wielbić Cię do końca moich dni. Tak kocham. Tak kocham, potrzebuję. Choćby runął świat, Ty nie opuścisz mnie. Mój Zbawco, mój przyjacielu, będę wielbić Cię do końca moich dni. Ostatni raz. Tak kocham, potrzebuję. Choćby runął świat, Ty nie opuścisz mnie. Mój Zbawco, mój przyjacielu, będę wielbić Cię do końca moich dni. Amen. Amen. Dziękuję grupie za poprowadzenie nas w tej części nabożeństwa. Na początku nabożeństwa mówiłem, że wczoraj uczestniczyliśmy tu z częścią zboru oraz gośćmi zaproszonymi na konferencję jesieni. Właśnie w tej konferencji uczestniczyliśmy. Był to bardzo błogosławiony czas. Nie wiem, czy dla was, ale dla mnie na pewno. Także przynajmniej dla jednej osoby był to dobry czas. Ale być może są osoby, dla których również był to dobry czas i chcieliby się właśnie podzielić własnym doświadczeniem, tym, co przeżywali w czasie tej konferencji jesień. Ta konferencja odbyła się drugi raz i myślę, że to jest to, czego Pan od nas oczekuje, ponieważ sprawa osób, które zbliżają się do granicy, że tak powiem, takie kiedyś sformułowanie usłyszałem, że jedna z osób powiedziała, że zbliża się do granicy, jest coraz bardziej szczęśliwa z tego powodu. Nie ma tego typu konferencji zbyt dużo. Na pewno w naszym regionie nie ma, dlatego Pan Bóg zlecił nam to zadanie, żebyśmy również tą lukę wypełnili. I to się udało. Również w tym roku ta konferencja została zorganizowana. Mieliśmy tu około 80 osób. Był to naprawdę błogosławiony czas. Czy dla was również? No to zapraszam tutaj przynajmniej jedną osobę z tej konferencji, żeby podzieliła się własnymi wrażeniami, co na tej konferencji się działo. Tak, drodzy bracia i siostry, rzeczywiście to był wspaniały wczorajszy czas. Miałam ten przywilej, również wiele osób z naszego grona. Mieliśmy przywilej właśnie być i usłużyć starszym osobom. Co wyniosłam z tej konferencji? Po pierwsze, powinniśmy szanować starszych od nas. Dlaczego? Dlatego, że oni są skarbnicą wiedzy dla nas wszystkich. To oni mogą pokazywać nam, co jest dobre, co jest złe, dawać rady. To dzięki nim mamy cudowne wspomnienia. Patrząc wstecz, mam na uwadze moich dziadków. Jeśli chodzi o nasz zbór, mamy wiele sióstr, wiele braci, którzy zawsze służą radą.
Była wczoraj mowa również o tym, że mamy Discord. Tak, mamy Discord. Są to osoby w różnym wieku, które spotykają się każdego wieczora o godzinie 20:30. Modlimy się, mamy różne prośby do Pana, rozwiązujemy problemy. Dziękujemy za wszystko, co Bóg nam daje. Dlatego z tego miejsca chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy byli na tej konferencji, uczestniczyli, a także zaprosić, jeśli Pan da, w przyszłym roku również na kolejną konferencję. Część młodzieży była również obecna na tej konferencji, usługując właśnie osobom starszym. I pamiętam, że jedno z takich wezwań tutaj prowadzącego wykłady było to, aby dzielić się własnym doświadczeniem. Także młodzieży, jeżeli od dnia jutrzejszego będą do was podchodzić osoby starsze i przekazywać własne doświadczenie w ilości kilkudziesięciu osób na minutę, to wiedzcie, że to jest wypełnienie tego w sposób fizyczny, co zostało przekazane na konferencji. Także wypełnienie słowa, do które zostało skierowane właśnie do tych osób, które były na konferencji. Miejcie się na baczności i przyjmujcie to z pokorą i z takim zachęceniem do tego, co was czeka w życiu dorosłym, w wieku już właśnie bardziej dojrzałym niż młodzieżowy. Wiecie co? Pomódlmy się jeszcze, podziękując za tą konferencję. Powstańmy wszyscy. Kochany Panie, chcę Ci podziękować za ten wczorajszy czas konferencji, za wszystkie te osoby, które tutaj licznie mogły uczestniczyć w tej konferencji, za Twoje słowo, Panie, za to, że Ty do nas mówiłeś i było to widać w namacalny sposób. I tak proszę Cię, abyś to słowo, które zostało wczoraj wypowiedziane do osób, które tu były na tej konferencji, zostało zapieczętowane w ich sercach i wykonało pracę. Aby to słowo zostało wcielone w czyn, Panie, i aby te osoby, które może myślały, że są już ustawione na boczny tor, zrozumiały, że życie z Tobą na tej ziemi nie kończy się nigdy, aż do tej granicy, która przed wszystkimi nami czeka, Panie. Niech Twoje imię będzie uwielbione właśnie przez tą konferencję i przez to, co ludzie będący na tej konferencji wynieśli i wprowadzą w życie, szerząc Twoje królestwo na całej ziemi. Amen. Kończy się rok. Zbliżają się święta. Zapraszam teraz brata Stanisława, który w nawiązaniu do nadchodzącego czasu podzieli się również kilkoma wersetami dotyczącym tego czasu. Dziękuję. Dla nas też ta konferencja była radością, zachętą. I naprawdę patrząc pod wieloma względami na naszą wspólnotę, społeczność, zbór, to jesteśmy oboje, mówię na razie, ale chyba nie tylko, oczywiście w imieniu mojej żony i siebie, że rzeczywiście tutaj w naszej społeczności jest różnorodność i widać tę, nie wiem dlaczego powiedziałeś, baczcie, uważajcie, młodzieży. Młodzież tutaj kocha starszych. Widać, jak poświęcają się, miłują i myślę, tak pół żartem oczywiście, bo rozumiem intencje. Bądźcie gotowi, otwarci. No, myślę, że to nie takie proste, choć często rzeczywiście mamy chyba tendencję pouczać. Ale co innego być, dzielić się tym, co Bóg nas nauczył, a przede wszystkim być. Być właśnie coraz bardziej tacy jak Jezus. My starsi, dojrzalsi, powinniśmy wyraźniej to pokazywać. Ale wszyscy walczymy z grzechem w nas. Na szczęście jest łaska. Wiele w związku z Adwentem, w który wchodzimy i świętami potocznie się nazywają Bożego Narodzenia, Narodzenia Pańskiego, wolę to określenie, przyjścia Pana, dlatego że Bóg jest wieczny. Bóg się nie narodził. Był, jest cały czas wiecznie.
Wiele spraw może mniej istotnych zajmować, przysłaniać wartość świąt, lecz chcemy pamiętać, ja potrzebuję, każdy z nas, miłować, cenić, wielbić, głosić, świadczyć o wartości świąt przyjścia Pana, Narodzenia Pańskiego. Dlatego dla przypomnienia sobie i nam wszystkim powody świąt Narodzenia Pańskiego, niektóre zebrane i przy okazji, jeżeli ktoś chciałby polecić komuś bardzo dobry, taki ewangelizacyjny czy ukazujący śledztwo dziennikarza w sprawie prawdy, Lee Strobel, Sprawa Chrystusa. 12 powodów świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym przeczytać te wersety i sekundowy komentarz. Dla nas wszystkich, możemy to sobie samym, możemy naszym przyjaciołom, właśnie żeby nie być powierzchownymi, nie ślizgać się i nie bawić się tylko wspaniałymi innymi, nie cieszyć się tylko wspaniałymi innymi rzeczami, oczywiście. Wspaniały posiłek, czas razem, prezenty i tak dalej. Ale żebyśmy w sercu i słowami, czynem sami mieli radość w tym przyjściu i pamiętali. Więc Jezus powiedział do Piłata, stojąc przed Piłatem, takie słowa powiedział. Piłat pyta go, czy jesteś królem? Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jeszcze tylko taka techniczna uwaga. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć te teksty, możemy przesłać, możemy wydrukować, cokolwiek. Aby dać świadectwo prawdzie. To niesamowite, jak Jezus stoi przed Piłatem w kilka chwil przed krzyżem i mówi, że przyszedł dać świadectwo prawdzie. To jest potężne, wspaniałe, dlatego że Chrystus całym sobą objawia nam prawdę. Prawdę o Bogu, o świecie, o sensie, o celu, o problemie, o wybawieniu, o miłości, kim jest człowiek, powinien być i kim może stać się w Chrystusie. Chrystus doskonały człowiek, więc prawdę pod każdym względem o Bogu i o wybawieniu, o grzeszności i Zbawicielu i zwycięstwie. Drugie, Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła albo Hebrajczyków. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć, w naszym brytyjskim tłumaczeniu, zniszczyć tego, który miał władzę nad... Miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Właśnie w innych tłumaczeniach jest lepiej oddany sens greckiego Nowego Testamentu. Zniszczyć. Diabeł nie został zniszczony, usunięty z pola widzenia rzeczywistości, ale pokonany. Nowe Przymierze to oddaje lepiej. Albo ESW, English Standard, uczynić bezsilnym tego, który miał władzę nad śmiercią. Jeszcze wyjaśnienie. Greckie słowo władza nie mówi o autorytecie, o mocy wszechmocnej nad śmiercią, tylko Bóg jest tym, który zadaje śmierć, decyduje o śmierci, ma władzę, autorytet w tym sensie. Szatan natomiast ma, tu jest inne słowo greckie użyte, dlatego bardzo ważne jest to, że miał tylko uścisk śmiertelny nad tymi, którzy odrzucili Boga, nie należą do Boga. I trzymał w tym uścisku śmiertelnym, w kłamstwie, oddzieleniu od Boga, od prawdy, od zbawieniu. Dlatego Jezusa śmierć, Jego przyjście. Jezus przyszedł, aby wyzwolić. I oczywiście ten werset też mówi, dotyczy, te słowa dotyczą dzieci Bożych.
3. Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jakie wyzwolenie. Jezus nie przyszedł, żeby oczekując i tylko akceptując, wpatrując się i wybierając tych, którzy są czyści, niewinni, sprawiedliwi, dobrzy. Jezus przyszedł do grzeszników i przyszedł oczywiście, nie mówiąc, że wszystko jest w porządku, cacy, cacy, tylko upamiętajcie się, czyli zmieńcie się, nawróćcie. Dajcie się zbawić. 4. Jezus przyszedł bowiem, Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To, co szukać i zbawić, co zginęło. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja, apostoł Paweł, mówi: jestem pierwszy. My powiemy: pewnie jestem drugi. Może pierwszy. Kto wie? Ale nie o to chodzi. Chodzi o potęgę zbawienia, pokorę, radość, zachwyt nad łaską apostoła Pawła. Po co Jezus przyszedł? Aby uratować, uwolnić, ocalić. 5. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć, oddać swe życie na okup za wielu. Mógłby przyjść i tylko sądzić, osądzić, potępić. Tak się nie stało. Więc święta są o tym, przypominamy sobie niesamowicie potężną, wielką miłość, służbę, cenę wyzwolenia. 6. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, który był pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili, adopcji dzieci Bożych. Wiele praw tutaj jest. Historia to jest Boża historia. To nastąpiło, kiedy wypełnił się czas, plan Boga. Bóg zesłał Syna swego. To Bóg, sprawiedliwy, święty. Nie my, nie nasza inicjatywa. On zesłał Syna swego, boskiego, jedynego, aby wykupił, wyzwolił, zapłacił cenę wyzwolenia, abyśmy w efekcie doświadczyli adopcji, narodzenia na nowo, przyjęcia do rodziny Bożej i obdarzenia duchem synostwa. 7. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Po to świętujemy. To jest naszym treścią tych świąt. 8. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. 1 Jana 4,9. Miłość się objawiła. 9. Jezus mówi: ja przyszedłem, aby miały życie, nie biologiczne, ale duchowe, nie bios, ale zoe. Dwa słowa greckie. Życie w obfitości. Nie wszystko już teraz oczywiście. Zaczyna się, ale wypełni się w doskonałej formie treści, rzeczywistości, mocy kiedyś. Ale Jezus po to przyszedł. I oczywiście możemy rozmyślać, rozmawiać, świadczyć o tym głębiej i mówić: słuchajcie, to jest... 10. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność. Po to Jezus przyszedł.
11, gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcem i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie Rzymian. Aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie. Bóg się zmiłował, przebaczył, przyjął, ogarnął, dotknął i cały proces zbawienia. 12. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei objawienia Syna Bożego i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego. Chwały oczekując błogosławionej, szczęśliwej nadziei, pełni wyzwolenia. I objawienia chwały, który dał samego siebie za nas. Po to są te święta. Objawiła się łaska, po to są te święta. Zbawienna i wiele innych. Oczywiście każde słowo tu ma znaczenie. Nawet i, albo aby. Dał samego siebie, aby wykupić, zapłacić cenę za naszą wolność we wszystkich wymiarach. I oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Oczywiście w wersecie 12 chciałbym, po pierwsze może łaska, objawiła się łaska. Mamy dostęp do łaski. To nie jest tak, że łaska uczy nas, wymaga surowo, ostro. Nauczanie, o którym tutaj mowa, to jest greckie słowo paideo, które oznacza wychowywać, trenować, ćwiczyć. Ale to łaska Boża. Nie my sami się trenujemy, staramy. Objawiła się łaska Boża, pełnia wszystkiego, całego uzdolnienia od Boga. Więc, przepraszam, rozpędziłem się i czas dla Ciebie. Więc ta łaska wychowuje, uczy. O tym są te święta. Jak nie ma lepszych rzeczy, lepszych tematów, ważniejszych, szczególnie w te święta i ten Adwent. Możemy rozmawiać, świadczyć, dzielić się, być pełni radości, szczęścia. Wiele innych tematów może przytłoczyć. Ojcze, powierzamy się Tobie na ten czas oczekiwania, wspominania pierwszego Twojego przyjścia w Synu, w Syn. Przyjścia Twojego Syna, by nas wybawić, wybawiać i wybawić w pełni. Niech to piękno, potęga, wartość, znaczenie tego będzie w nas, będzie widoczne i świadczone, uwielbiane przez nas. Przez cały ten czas i w ogóle. Amen. Myślę, że jest to ważne, żebyśmy nie zapominali o tym, po co w ogóle są święta. Co chcemy świętować, bo nie wiem, czy zauważacie, ale w otaczającym nam świecie powoli sens świąt zostaje wypaczony i usuwane główne prawdy, które są przekazywane właśnie w tym czasie, a jest to sprowadzane do czasu takiej komercji i wspólnego spędzania wolnego czasu w dowolny sposób i w sumie nieważne z jakiego powodu. A powód jest jeden, że świętujemy Narodzenie Boga. Także miejmy to na uwadze w rozmowach z naszymi znajomymi gdzieś w środowisku, w którym się obracamy, bo wpływ tego świata na wszystko jest tak widoczny i tam, gdzie coś jest związane z Jezusem Chrystusem, to jest wypierane w sposób nachalny, że tak powiem, w obecnych czasach. Zapraszam dzieci na szkółkę. Nie ma? Już poszły. O. Bez zaproszenia, to zapraszam ich podwójnie jeszcze. I zapraszam Łukasza, który podzieli się z nami słowem. Zapraszam Cię.
Chwała Panu Bogu. Bardzo się cieszę, to wielki przywilej i łaska Boża dla mnie móc tutaj stać i dzielić się Bożym Słowem. I pamiętam, jak ostatnio przed usługą brat Irek zapytał mnie: Łukasz, czy jesteś gotowy, żeby głosić? A później zapytał, czy to, co głosisz, będzie z ducha? I tak chyba dwa razy. Więc dzisiaj chcę powiedzieć tak. Dzisiejsze przesłanie, które w całości jest oparte o przypowieści Salomona, które jest zatytułowane Boża mądrość i co z tą mądrością robić. Jeżeli to przesłanie, które przygotowywałem dwa tygodnie temu, w jakiś sposób koresponduje z wczorajszą konferencją jesień i nawiązuje do tego, to znaczy, że to jest z Ducha Bożego. Amen? Bo ja tego nie konsultowałem z organizatorami konferencji jesień. Po prostu przypowieści Salomona i czym jest Boża mądrość, kochani, i co z tą Bożą mądrością robić. Pomodlę się jeszcze. Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspaniały czas łaski, który nam dajesz, za ten czas też świętowania Twojego przyjścia, pierwszego przyjścia, ale wiemy, że przyjdziesz ponownie i chcemy być gotowi. Dziękujemy Ci, Panie, że nam to przypominasz. Jesteś Panem i Bogiem i też źródłem mądrości. Od Ciebie jest mądrość, łaska, prawda i potrzebujemy tego i otwieraj nasze umysły, serca na to, co chcesz do nas mówić o Twojej mądrości. Amen. Więc zacznijmy od tekstu z przypowieści Salomona z pierwszego rozdziału, wersety od pierwszego do dziewiątego przeczytajmy. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela, zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów, rozumu, dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości, dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy. Kto rozumny, niech nabywa wskazówek, by dzięki temu pojąć przypowieść i przenośnię słowa mędrców oraz ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością. Słuchaj, mój synu, pouczeń swego ojca i nie porzucaj nauk swojej matki. One ozdobią ci głowę niczym wieniec, a na twojej szyi będą jak naszyjnik. Tak rozpoczyna się ta księga mądrościowa, która zatytułowana jest Przypowieści Salomona, w innych Bibliach Księga Przysłów. Wiecie, jakiś czas temu najstarsza córka zapytała mnie, jaka jest różnica pomiędzy inteligencją a mądrością. Odpowiedziałem, że inteligencja to taka zdolność szybkiego rozwiązywania skomplikowanych zadań. Tak najprościej chyba powiedzieć. A mądrość to po prostu respektowanie Bożych przykazań. No i później skłoniło mnie to do porównania definicji z Wikipedii. Słuchajcie, inteligencja. Przeczytam najpierw definicję inteligencji. Jest to zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów. A teraz definicja mądrości. Mądrość to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Myślę, że ta definicja mądrości pomija taką zasadniczą różnicę. To, o czym zresztą czytaliśmy, ta biblijna perspektywa mądrości jest zupełnie inna, mianowicie bojaźń Boża, szacunek do Bożych przykazań. Mądrość pochodzi od źródła mądrości. Mądrość pochodzi od Boga. I zaryzykuję takie stwierdzenie, że mądrość w oderwaniu od Boga nie istnieje. Czytamy, że Pan dzięki mądrości posadowił ziemię. Jego myśl dała początek niebu. Mówi właśnie o tym Księga Przysłów Salomona. I Księga Przysłów jest taką księgą, która właśnie mówi, jak najlepiej przeżyć życie i ostrzega, że wielu ludzi je marnuje. To właśnie dzięki mądrości możemy dobiec do kresu naszych dni zadowoleni z tego, co udało się nam osiągnąć. Apostoł Paweł napisał, że wszystkie pisma mogą obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa. I może nas zastanawiać, że król Salomon poucza swojego syna o mądrości, której sam do końca nie zastosował. Wiemy, że Salomon miał podzielone serce. Wiemy, że polityczne małżeństwa doprowadziły go do bałwochwalstwa. I trzeba tutaj wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że Bóg dał więcej Salomonowi niż prosił. Bóg dał mu mądrość, dał mu też sławę, władzę i bogactwo. Ale Boża obietnica mądrości dla Salomona była warunkowa. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale. Pan Bóg mówi, jeśli będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia. Jeśli. Dlatego ta późniejsza głupota Salomona była wynikiem niespełnienia tych warunków. I ciekawe, że oprócz przypowieści Salomon napisał jeszcze Pieśni nad Pieśniami, napisał Księgę Kaznodziei, które mamy w Biblii. Mówi się, że Pieśni nad Pieśniami powstały, kiedy Salomon był zakochanym młodzieńcem. Był tak zakochany, że zupełnie zapomniał o Bogu. W średnim wieku napisał przypowieści, żeby pouczyć syna mądrości. Był już świadomy swoich błędów i chciał ostrzec swoich synów. A Kaznodziei powstała pod koniec jego życia, kiedy rozmyśla, czy zdołał w ogóle cokolwiek osiągnąć, czegokolwiek dokonać. Mamy Salomona jako młodego kochanka, ojca w średnim wieku i starego filozofa spisującego trzy księgi mądrościowe. Wiecie, coś ważnego mówi to o Panu Bogu. Jest to niesamowita łaska Boga, który używa ludzi mimo ich ułomności. Niedawno przeczytałem takie zdanie, że Bóg zajmuje się recyklingiem ludzi. Chrześcijanie to grzesznicy przerobieni w świętych, a także głupcy, którzy stali się mądrymi. I Bóg zabiega o to, aby coś, co było odpadkiem, stało się ponownie użytecznym. I Księga Przysłów jest naprawdę wyjątkowa w tym recyklingu. Czytamy na początku, że nauka zaczerpnięta z przysłów uczyni nas mądrymi, a pierwszym krokiem do mądrości jest bojaźń Boża. Pamiętam, jak moja pani wychowawczyni w technikum górniczym w Zabrzu mawiała do rozrabiających chłopców. Czy ty się Boga nie boisz? Jurek, czy ty się Boga nie boisz? Jeśli zrozumiemy,
że Bóg nienawidzi zła i nic nie umknie Jego uwadze, ponieważ jest wszechwiedzącym sędzią, to dostrzeżemy własną głupotę i potrzebę pomocy, żeby ułożyć sobie życie zgodnie z Jego pragnieniami. Przypowieści 4 rozdział, wersety 8-9 mówią: ceń mądrość, a wywyższy cię. Przygarnij ją, a otoczy cię czcią. Włoży ci na głowę zdobny wieniec i zapewni ci piękną koronę. Wieniec kojarzy się właśnie z ukończonym pięknie biegiem. Ale czytając przypowieści też zauważamy, że nie jest to taka zbyt uduchowiona księga. Mało jest przykładowo o uwielbieniu Boga, mało jest o modlitwie. Pokazuje bardziej takie realne, przyziemne życie. Można powiedzieć, że nie opisuje życia w niedzielny poranek, ale takie codzienne życie w domu, w pracy, w relacjach z różnymi ludźmi. Przykładowo mówi: słuchaj rodziców, strzeż swojego serca, bądź wierny żonie, unikaj złego towarzystwa, nie bądź leniwy, nie przyjaźnij się z głupimi kobietami, bądź godnym zaufania, a nie plotkarzem, nie bądź bezmyślnym gadułą, żyj w umiarkowany sposób. Wiecie, w garażu, gdzie wynajmujemy obecnie dom, znalazłem na ścianie taką karteczkę właśnie z przypowieści, 30 rozdział, wersety 7-9. Tam jest tak napisane: proszę cię o dwie rzeczy. Nie odmawiaj mi ich za życia. Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe. Nie nawiedzaj ubóstwem, ani nie dasz bogactwem. Karm mnie chlebem według moich potrzeb, abym syty nie zobojętniał i nie powiedział, kim jest Pan, lub abym biednym nie zaczął kraść i nie nadużył imienia Boga. I pamiętam, jak przeczytałem ten werset dekarzowi, który naprawiał u nas dach, i on taki poruszony zrobił sobie zdjęcie tej karteczki. Bo przypowieści to jest właśnie mądrość. To jest coś mądrego. To jest coś, co płynie od źródła mądrości, od Boga. Ważne w przypowieściach są też kontrasty. Przykładowo, mądrość i głupota to dwie kobiety. Mądrość jest piękną kobietą, która mówi: kocham tych, którzy mnie kochają. Kto mnie szuka, znajduje. Mój owoc przewyższa szczere złoto, moje plony są lepsze od srebra. Głupota to kobieta, która robi tylko hałas. Jest prostaczką, na niczym się nie zna. Woła do przechodzących drogą: kradziona woda jest słodka. Chleb pokątnie zdobyty smakuje. Która z kobiet stanie się towarzyszką twojego życia? Która z kobiet stanie się twoją partnerką? Mądrość czy głupota? I kobiety jako symbole obecne są też w objawieniu. Skalana nierządnica, nazwana Babilonem, czy też czysta oblubienica, zwana Jerozolimą. Której okażemy wierność? O czyje względy będziemy zabiegać? Niech nas nie zraża taki patriarchalny charakter tej księgi. Mężczyzna, który mówi do chłopca, ojciec udzielający rad synowi, tam często się powtarza w przypowieściach: strzeż, mój synu, tego, co ci mówię, ceń jak skarb moje przykazania. Biblia celowo zwraca się do mężczyzn, ponieważ ich obowiązkiem jest kierowanie rodziną za pomocą nauki i własnego przykładu. I kochani, prawda jest taka, że w wielu miejscach zaczyna się źle dziać, kiedy mężczyźni są nieobecni i niezaangażowani.
I wspomniałem o kontrastach, dotyczą tak samo mężczyzn i kobiet. Osoba mądra potrafi odróżnić dobro od zła, wie, jak odpowiedzieć i zareagować w określonej sytuacji, jest realistyczna, umie planować, w pełni wykorzystuje możliwości, które niesie życie, jest otwarta na sugestie i słowa krytyki, jest gotowa zrezygnować z własnej niezależności i polegania na sobie. Zamiast lękać się ludzi, boi się Boga. Osoba głupia jest zbyt pewna siebie, łatwowierna, kłótliwa, nie myśli samodzielnie, chce, żeby wszystko jej podano na talerzu, woli fantazję od faktów, jest zmartwieniem dla swoich rodziców, jest leniwa i marnuje swoje życie. Przykładowo z przypowieści dowiadujemy się, że rodzice, którzy nie karcą swoich dzieci, są głupcami. Mocne słowa. Kto oszczędza rózgi, krzywdzi swojego syna. Ten, kto go kocha, trzyma go w karności. I chcę powiedzieć, że karcenie, czy inaczej dyscyplinowanie, to nie jest tylko rózga, ale księga uczy, że karcenie jest wyrazem miłości. Czytamy też, że głupota tkwi w sercu chłopca, usuwa je stamtąd rózga karności. Karcenie to jest taki dyskusyjny, kontrowersyjny temat w dzisiejszych czasach i zastanawiam się, czy pewne rzeczy nie będą wycięte tutaj z tego przesłania, żebym nie poszedł do więzienia, bo mnie już nie zobaczycie więcej. Ale chcę powiedzieć, że karcenie nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki. Dzieci finalnie mogą przyjąć lub odrzucić naukę rodziców, ale to, co Księga Przysłów mówi i może to być szokujące dla współczesnego rodzica, to fakt, że dzieci z natury są głupiutkie i bezbożne i potrzebują zachęty, żeby nauczyć je mądrości. Jest to pogląd absolutnie w kontraście do humanistycznego, głoszącego, że dzieci z natury są dobre i wyrosną na dobre ludzi, jeśli tylko zapewni się im dobre, odpowiednie środowisko. To jest kontrast. Biblia odważa się mówić, że dzieci z natury są grzeszne. Biblia odważa się mówić, że jeśli nie karcimy w porę swoich dzieci, to ich nie kochamy. Autor przypowieści wskazuje, że już od wczesnego wieku trzeba uczyć dzieci sprawiedliwości, wpajać dobre nawyki, aby myślały i postępowały w sposób, który przyniesie radość i dumę zamiast wstydu i hańby. Jednak nawet najlepsza nauka, i to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, nie jest w stanie wymusić posłuszeństwa, może jedynie zachęcić do dokonywania mądrych wyborów. Nawet syn najlepszych rodziców może być zbuntowany, może być leniwy, dogadzający sobie albo zbyt dumny, żeby przyjąć radę. Może roztrwonić rodzinny majątek, zaniedbać rodziców w potrzebie. Są też takie przypadki. Dlatego rodzice powinni wspólnie dzielić trudy wychowania dzieci, przemawiać jednym głosem. Mężczyzna powinien kochać żonę i być jej wierny, chociaż kobieta może go podbudować lub zniszczyć. Czytamy w przypowieściach, że dzielna żona jest koroną swojego męża, a ta, która go zawstydza, jest jak próchnica jego kości. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego tematu przypowieści Salomona, mianowicie słów, których codziennie używamy. Rozdział 6, wersety 16 do 19. Opisuje 7 rzeczy, którymi brzydzi się Pan. Tam jest napisane tak. Oto 6 rzeczy, które Pan odrzuca, 7, którymi się brzydzi. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce splamione niewinną krwią, serce knujące podłe plany, nogi gotowe biec do zła,
fałszywy świadek z matactwami oraz podżegacz, który skłóca braci. Kochani, język jest ważnym elementem czterech z nich. Przez usta wychodzi to, co jest w sercu. Jakub pisze, że człowiek, który nie grzeszy językiem, jest po prostu doskonały. I zgodzimy się wszyscy, że słowa bywają okrutne, można nimi niszczyć czyjeś poczucie wartości, bywają nietaktowne i bezmyślne, a dobre słowa mogą dotrzeć do wielu ludzi, podnieść na duchu, wzmocnić. Czytamy w przypowieściach, że miła mowa jest jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Właściwe słowa, kochani, wypowiedziane we właściwym momencie, we właściwym kontekście, mają wręcz leczniczy skutek. A z drugiej strony czytamy, że człowiek pozbawiony skrupułów wywleka, co najgorsze, to, co na jego wargach przypomina żar ognia. I ostatnio uczę się robić takie trzy głębokie wdechy i wydechy. Jak ktoś mnie zdenerwuje. I trzeci. Powiem wam, że nawet pomaga. Nawet to pomaga. Słowa, chcę powiedzieć też, że słowa mają swoje granice. One nie mogą zmusić ludzi do reakcji. Znaczy w tym sensie, że najlepszy nauczyciel nie zmieni swego apatycznego ucznia, a najgorsza plotka nie zniszczy niewinnego. Po prostu słowa nie są substytutem czynów. Tylko słowo wypowiedziane przez Boga ma moc sprawczą. W akcie stworzenia Bóg coś powiedział i tak się stało. Ludzkie słowa takie nie są. Ale są ważne. Kolejna ważna lekcja dotyczy przyjaźni z Księgi Przysłów. Czytamy: przyjaciel kocha zawsze, rodzi się bratem w niedoli. Bliźni człowieka ci mogą zawieść. Bywa jednak, że przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Kilku dobrych przyjaciół, myślę, że zgodzicie się ze mną, jest lepszych niż mnóstwo znajomych na Facebooku. Kiedy byliśmy w poważnych tarapatach, pamiętam, mogliśmy liczyć właśnie na prawdziwych przyjaciół. Przyjaciel, który kocha zawsze, trwa przy naszym boku bez względu na wszystko. Przyjaciel, który jest prawdomówny, udziela rad z innej perspektywy. Jest to ważne w dzisiejszych czasach, kiedy modne właśnie są media społecznościowe, kiedy mówi się wirtualna przestrzeń, wirtualne spotkanie, wirtualne przyjaźnie. Dzisiaj taki świat otoczonych murami, kamerami, alarmami, relacje online. Księga Przysłów pokazuje przyjaźń zupełnie z innej perspektywy. Ale Księga Przysłów, i to też jest ważne, co powiem, ukazuje mądrość i głupotę w jeszcze jeden sposób. Mianowicie one łączą się bardziej z moralnym niż z inteligentnym wyborem. Czyli w Biblii człowiek bardzo inteligentny może zyskać sobie miano wielkiego głupca. Przykładowo Psalm 14 mówi: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Czyli jest coś ważnego w tym, co tutaj jest powiedziane. Przytoczę teraz wypowiedzi kilku wybitnych naukowców. Stephen Hawking, wybitny fizyk, profesor Uniwersytetu Cambridge, powiedział: jesteśmy tylko szczególnie zaawansowaną w rozwoju odmianą małp na niezbyt ważnej planecie, krążącej wokół całkiem przeciętnego Słońca.
ale jesteśmy w stanie poznawać wszechświat. Dopiero to sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Richard Dawkins, zoolog, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, powiedział: Bóg Starego Testamentu jest prawdopodobnie najmniej przyjazną postacią całej literatury pięknej. Zazdrosny i dumny z tej zazdrości, małostkowy, niesprawiedliwy, nieznający przebaczenia pedant, roszczeniowy, zwolennik czystek etnicznych, homofobiczny, rasistowski, mordujący dzieci, zsyłający plagi, megalomański, sadomasochistyczny, kapryśnie manifestujący brak zrozumienia despota. Zacytowani naukowcy są niezwykle inteligentnymi ludźmi, ale nie kierują się bojaźnią Bożą. W świetle Biblii są głupcami. Głupota nie jest niebezpieczna. Niebezpieczna jest głośna głupota. Ziemska mądrość szuka zawsze najbardziej opłacalnego rozwiązania. Jest krzykliwa i szczyci się swoją inteligencją. Przejawia się w gorzkiej zazdrości i złej ambicji. Mądrość biblijna dąży do tego, co jest najlepsze dla naszego charakteru. Nie opiera się na poznaniu świata, ale bazuje na poznaniu Boga. Przejawia się w szlachetnym życiu codziennym. Pisał o tym apostoł Jakub. Przykładowo taki znany werset z przypowieści, 29 rozdział, werset 18. Gdzie brak objawienia, tam lud się rozsprzęga. Ten werset można przetłumaczyć też: jeśli Bóg nie objawi ci pewnych rzeczy, staniesz się głupcem. W tym sensie mądrość polega na przeżywaniu Bożej obecności w każdej dziedzinie życia. I potrzebujemy pomocy Bożego Ducha, żeby właściwie zrozumieć myśli Boga. Kiedyś uczestniczyłem w takiej debacie na Politechnice Warszawskiej zorganizowanej przez HSA, czyli Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie. Był profesor Różyczka z jednej strony, astrolog, ateista, i był profesor John Lennox, profesor Uniwersytetu w Oksfordzie, który mówił o zgodności pomiędzy nauką i wiarą. I było to coś niezwykłego posłuchać nieprzeciętnej inteligencji, która idzie w parze z bojaźnią Bożą. Byłem niesamowicie zachęcony, że Bóg powołuje takich gigantów nauki jako swoich heroldów. Biblijnym przykładem, kiedy inteligencja idzie w parze z mądrością, jest kto? Kto był najlepiej wykształcony z apostołów? Paweł. Nawet Piotr pisał w drugim liście, że pewni ludzie nieuczeni, prości przekręcają jego pisma ku własnej zgubie, bo ich po prostu nie są w stanie zrozumieć. Ale niezwykłe jest to, że Bóg powołał 10 czy 12, z tego większość prostych rybaków, powołał jednego wykształconego Pawła i naprawdę to wystarczyło, żeby chrześcijańska rakieta wystartowała. Niezwykłe. Czas na wnioski, kochani. Pierwszy jest taki. Wszystkie legalne zajęcia mogą być uwielbieniem Boga. I wspomniałem, że przypowieści nie opisują życia w niedzielny poranek, ale codzienne życie w domu, w pracy, w relacjach z różnymi ludźmi. Niestety jesteśmy pod wpływem starożytnych filozofów greckich, którzy dzielili życie na sferę świętą i świecką, sakrum i profanum, religijne i przyziemne, duchowni i laikat. Wprowadzili taki dualizm,
że element materialny to jest pierwiastek zły, a element duchowy to jest ten pierwiastek dobry. Jeśli chodzi o sposób życia, Biblia nie zna takiego podziału. Każda czynność może być święta, jeśli oddamy ją Bogu. Bóg woli dobrego stolarza niż złego misjonarza. Bóg woli dobrego piekarza niż złego duchownego. I mówi się, że niedziela, żeby była wyjątkowym dniem spotkania z Bogiem i rzeczywiście jest wyjątkowa, ale z drugiej strony niedziela to jest też zwyczajowe spotkanie Kościoła, dzień odpoczynku, a wyjątkowy dzień z Bogiem możemy mieć codziennie i przeżywać tą Bożą obecność w każdy dzień. Nie redukujmy naszego chrześcijańskiego życia do kilku religijnych zwyczajów, które wydają się bardziej duchowe i lepsze od innych. Jedzenie i picie może sprawiać Bogu przyjemność? Może. Nasz odpoczynek może sprawiać Bogu przyjemność? Może. Nasza praca może sprawiać Bogu przyjemność? Może. Nasza modlitwa może sprawiać Bogu przyjemność. Wszystko, co oddajemy Bogu, może być uwielbieniem. Dlatego modlimy się, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Dlaczego wierzymy, że nasz Bóg zainteresowany jest każdą sferą naszego życia? Wszystko w naszym życiu może być uwielbieniem Boga. I mądrość polega na przeżywaniu Bożej obecności w każdej dziedzinie życia. Na tym polega właśnie mądrość, że robię zakupy w Lidlu, ktoś mnie szturcha, popędza, robię 3 wdechy i wydechy i dziękuję Bogu, że mam za co kupić jedzenie. Mamy jak mądry budowniczy prosić Boga o mądrość, żeby budować na skalę. A Bóg daje chętnie, bez wypominania. Wtedy przeżywamy życie zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć. Drugi wniosek jest taki, że mądrość Boża dociera do nas przez naszych bliźnich. Bóg postanowił przekazać swoją mądrość za pośrednictwem rodziców, dziadków oraz innych ludzi o większym doświadczeniu niż my. I relacje w rodzinie stanowią kontekst do przekazywania mądrości. Starsi niech uczą młodszych bojaźni Bożej. Starsi niech mówią młodszym, nie uważaj się sam mądrego, bój się Pana, unikaj złego. Młodsi niech uczą się chętnie, niech zdobywają i nabywają mądrości, która właśnie wynika z bojaźni Bożej. Pomyślcie o tym. Jeśli relacje w rodzinie stanowią kontekst do przekazywania mądrości, to czym jest niszczenie rodziny? Niszczenie rodziny jest po prostu generowaniem głupców. Niszczenie rodziny to wychowywanie pokolenia głupców. Jeśli dzieci pogardzają wierzącymi rodzicami, skazują się na głupotę. Ludzie bez kręgosłupa moralnego, bez charakteru, bez mądrości, łatwiej jest po prostu takimi sterować i manipulować. I wniosek trzeci. Kiedy Salomon spisywał przypowieści, Izrael był zjednoczonym i silnym mocarstwem. Żył w pomyślności i pokoju. I Salomon wiedział, że mogą to wszystko łatwo stracić, choć może nie zdawał sobie do końca sprawy, że sam do tego doprowadzi. Salomon zebrał przysłowia w księgę, ponieważ wiedział, że bez mądrości Izrael nie zdoła utrzymać pokoju i pomyślności. Ale Izrael w dużej mierze zignorował mądrą naukę, którą otrzymał. Nawet Salomon, wiemy, nie kierował się posiadaną mądrością. Jest to przestrogą dla nas. Nie wystarczy sama intelektualna wiedza z Biblii,
Nie wystarcza dobra znajomość Biblii. Potrzebny jest charakter, który wynika z głębokiego przeświadczenia, osobistej odpowiedzialności przed Bogiem. Charakter, który wyostrza się, kiedy podejmujemy właśnie decyzje trudne, niewygodne, niepopularne. Charakter, który wyostrza się, kiedy czynimy to, co słuszne, gdy nikt nie patrzy. Charakter, który wyostrza się w czasie prób. Charakter, który wynika właśnie z głębokiego przeświadczenia osobistej odpowiedzialności przed Bogiem. Charakter, który chętnie przyjmuje Bożą mądrość. I przesłanie jest takie, żeby nie spoczywać na laurach w nabywaniu mądrości i żeby nie spocząć na laurach w przekazywaniu mądrości. I na koniec bardzo ważna myśl. Jezus to Król, który ucieleśnił mądrość. Jezus to Król, to jest ktoś więcej niż Salomon. Czytamy, że jako dziecko napełniał się mądrością. Jezus stał się mądrością od Boga. I mądrość Boża, czytamy, najpełniej objawia się w krzyżu. Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga, to spodobało się Bogu zbawić nas przez głupie poselstwo. Ten haniebny krzyż, ten skandal, to głupstwo. Chrystus ukrzyżowany. I tym się szczycimy. Ojcze, dziękujemy Ci za mądrość, która płynie z Twojego krzyża. Dziękujemy Ci, że dałeś nam Jezusa. Dziękujemy Ci, że jesteś Królem, który ucieleśnił mądrość i ta mądrość pochodzi od Ciebie. Ucz nas bycia mądrymi, Panie, i ucz nas przekazywać tej mądrości. Dziękujemy Ci za to słowo w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję bardzo Łukaszowi. Po takim kazaniu to aż strach tu stanąć, żeby coś nie powiedzieć, nie? Rozważnego. Ale jak słyszeliśmy wszystko to, co tu dzisiaj było powiedziane przez Łukasza, wpisywało się w to, co wczoraj słyszeliśmy również na konferencji. Także Łukaszu, możesz być pewny, że Pan mówił przez Ciebie w sposób właściwy, wykorzystując Cię jako narzędzie. Kazanie było z Ducha Bożego, które również wczoraj mówił nam o tych rzeczach, które dzisiaj były podkreślone. Kończymy już nabożeństwo. Zapraszam grupę. Zaśpiewamy jeszcze ostatnią pieśń, w czasie której zbierzemy dobrowolną ofiarę. Jeżeli ktoś z oglądających nas chciałby również złożyć ofiarę, można to zrobić za pośrednictwem konta, którego numer jest pod transmisją wyświetlany. Ja dziękuję za udział wszystkim w dzisiejszym nabożeństwie. Miejcie błogosławiony czas najbliższego tygodnia, przygotowań już pewnie powoli do świąt i później do nowego roku. I zaśpiewamy jeszcze ostatnią pieśń. Ostatnią pieśnią będzie pieśń, która tutaj słyszę, że jest waszą ulubioną pieśnią w tym zborze, czyli Ojca Dom. I taką mam refleksję, że pieśni, które są śpiewane w poszczególnych okresach naszego życia w sposób szczególny do nas mówią. Była taka pieśń Ukojenie, którą śpiewaliśmy w czasie pandemii przez 2 lata i trafiała do naszych serc. Dzisiaj to ta pieśń nie ma już takiego wydźwięku jak w tym okresie, ale widzę, że ta pieśń, którą właśnie chcemy teraz zagrać i zaśpiewać na zakończenie, wpisuje się w to, co ostatnio rozważamy, czyli do czego zmierzamy, kierując nasze oczy do domu, do którego wszyscy zmierzamy i mamy nadzieję się tam znaleźć. Ojca Dom, zaśpiewajmy jeszcze na koniec tą pieśń.
jak jest cudowny Ojca dom. Dzisiaj jeszcze tego nie wiem, ale w słowa Jego wierzę. Chcę kiedyś z Tobą mieszkać tam i oglądać nowe niebo, nową ziemię, wszystko nowe. Tak, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Na ziemi robić mam. Będę modlić się do Ciebie, będę myślał wciąż o Tobie, Jezu. Chcę tak jak drzewo owoc dać, owoc miły Tobie, Panie, by uwielbić Twoje imię. Tak, tylko dotrzeć tam, wytrwać w Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Tylko dotrzeć tam, tak tylko wytrwać w Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Panie, za to, że Ty przyjdziesz i wkrótce będziemy z Tobą mogli być. Dzięki Ci, Panie, za mądrość osób starszych. Dzięki Ci za mądrość przełożonych w zborze. Dzięki Ci za to, Panie, że to jest Twoja mądrość, która służy do nauki nas wszystkich. Amen.